Nikogo nie obchodzi grafika i dlaczego. Zobaczymy, co nam powie tutaj Vex w tej sprawie. Jakie są jego argumenty na poparcie tej tezy. O, w ten sposób. Wow, dude, those are some amazing graphics. And the trailer just looks insane. Like, what game is this? Immortal. Just Viking, podkreślenie. Zmutuj TTS, bo będzie płacz. Halo, 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 halo. Ja wypierdolę je kiedyś wszystkie naraz, nie? Dobrze, możemy? Wow, dude, those are some amazing graphics. And the trailer just looks insane. Like, what game is this? Immortals of Avium. What? Immortals... What? It's Immortals of Avium. Gra, która się nie sprzedała, bo jedyne co miała, to właśnie to, że wyglądała, nie? Tylko, ona tylko i wyłącznie wyglądała. Tak, poza tym tego gameplayu tam było tyle, co kot napłakał. Paru youtuberów nawet w Polsce to nagrało, czy tam streamerów, ale dlatego, że mieli deal z EA, nie? Ale to studio... nasrało sobie samo do mordy, nie? Bro, I ain't never heard of that. Yeah, a lot of people probably don't know about this game because the visuals in these trailers did not sell people on it. It actually only peaked at 751 players. To aż tak mało miało graczy? Nie byłem aż tak tego świadom, bez kitu. EA Sports. It's in the game. It's possible that it's a little bit bigger on console, but regardless, it hasn't done that well. And it doesn't help when this game feels like a glorified tech demo for Unreal Engine 5. This is the first third-party Unreal Engine 5 game using all of the big new features. We've got Nanite, Lumen, Virtual Shadow... I mean, a lot of the content that was on YouTube was literally just talking about how this game ran and if your PC could keep up with it, but not actually playing the game. W ogóle wydaje mi się, że te wszystkie gry, które wychodzą teraz na Unreal Engine 5, podobnie było też z Lordsami, prawda? 2023, Lords of the Fallen. Wiele osób mówi, że to są gry, które wydają się być specjalnie zrobione na Unreal Engine 5, ale niekoniecznie w taki sposób, w jaki być powinny. One są wrzucone w ten Unreal Engine 5, wyglądają ładnie, ale wyglądają bardzo generycznie przy okazji, nie? Że są na jedno kopyto graficzne, to też, tak. Tak. Plus Unreal Engine 5, z tego co czytałem i słyszałem w filmach ludzi, którzy rzeczywiście tworzą w tym silniku gry, jest bardzo prostym narzędziem do tworzenia gier. Tylko że jest proste, jeśli robisz grę, która nie jest skomplikowana. Jeśli robisz grę, która rzeczywiście ma dużo jakichś dziwnych, pojebanych rzeczy, to później może się okazać, że na koniec jak zrobisz ten projekt, to zrobienie z niego projektu, który będzie przy okazji dobrze chodzić na wszystkich sprzętach, albo na wielu sprzętach chociaż, zoptymalizować go po prostu, to jest już kurwa nie lada problem, nie? Że te gry naprawdę ładnie wyglądają, ale jak się je zrobi zbyt skomplikowane, to jest tak nasrane, że po prostu nigdy to nie chodzi dobrze. I mam wrażenie, że wszystkie gry, bo ich jest niewiele jak na razie, nie? Wszystkie gry, które jak na razie wyszły na Unreal Engine 5, na PC-cie chodzą, no kurwa średnio. Bardzo średnio, nie? Ja jestem przyzwyczajony jako PC-ciarz do tego, że ja mogę sobie włączyć grę, która wychodzi sobie kiedykolwiek, powiedzmy, tylko że powiedzmy na Unreal Engine 4, w 120 FPS-ach najlepiej, nie? Minimum 120. Jakiś tam deep w dół, nie mam problemu z deepami małymi, nie? Do 100 klatek, do 90 klatek, ale jak po premierze Lordsy schodziły do tych 27 na przykład, w Umbralu, no to miałem takie, kurde, no coś jest nie tak. I tutaj wiem, że był podobny problem z tą optymalizacją, nie? Unreal Engine 5 prostotą dorównuje do Unity, a po stokroć większe możliwości, tak, dokładnie. Więc też tak samo się mówi, jeśli chodzi o ten, o to, że teraz, w dzisiejszych czasach, jak chcesz być projektantem gier, jak chcesz tworzyć gry, w ogóle nie musisz kodu znać, masz Unreal Engine 5, który zrobi to za ciebie. Tylko, że są takie rzeczy, takie triki deweloperskie, które musisz znać, musisz wiedzieć jak wykorzystać, żeby tę grę zoptymalizować, nie? Nie pamiętam w jakiej to grze było i pewnie bardzo krzywo ten przykład przytoczę, ale gdzieś było coś takiego, że na przykład, żeby zmniejszyć ilość różnych modeli na mapie jakiejś konkretnej, było powiedziane, że powiedzmy jest na twoim ekranie 5 drzew. Jedno takie, jedno takie, jedno takie, jedno takie. I na przykład chciałbyś zrobić sobie górkę w międzyczasie, zanim do nich dojdziesz. To zamiast stworzyć specjalny model górki, powiększasz to drzewo do ogromnych rozmiarów, tylko że wtapiasz je w ziemię,
tak, żeby tylko ta górna część korony liści wystawała na przykład, nie? I zamiast robić nowego modelu na górkę, modelem górki twojej jest jedno z tych drzew, które i tak jest już na mapie, nie? Takie głupotki. Kiedyś tak się robiło w masie gier, nie? To jest jeden z miliona przykładów, który pewnie można wymyślić, nie? Ale takie coś kiedyś słyszałem i to jest mega ciekawe, jak te triki optymalizacyjne kiedyś działały, nie? Ostatnio Twitch zaproponował mi twój kanał po oglądaniu Kiszaka i bardzo mi się podoba to, co robisz na kanale u siebie oraz masz bardzo przyjemny głos do słuchania. Bardzo mi miło. Dzięki, siemanko. Bethesda do dzisiaj tak robi, ale Bethesda ma jak to się nazywa? Silnik swój, który kurwa cisną od ilu lat? Nie wiem od ilu, ale za długo, nie? Za długo ewidentnie, bo już Starfield nie wygląda dobrze. Nie wygląda dobrze. Essential example of AAA gaming in 2023. If you, you know, exclude all of the battle passes and item shops and stuff like that. They put the man himself in Fortnite. But if you're not convinced of this, then I'm gonna show you a few more examples. What about this game, which also boasted incredible graphical technology and the fastest loading times in any game on PC because of direct storage? New technology coming to PC for the first time, like, woo! That would surely sell you on the game. But do I really need to tell you guys why Forspoken didn't pop off? O Forspoken, ja nie grałem Forspoken, widziałem opinie, a czy recenzje i widziałem ogólnie gameplayu dużo, ale Forspoken wiem, że miało taki problem, że po prostu podobno według wielu graczy sama bohaterka była wkurwiająca, że jej charakter był tak zjebany, że ludziom się nie chciało w to grać. Efekty, a czy te aspekty mechaniczne czy graficzne tu grały drugą rolę podobno w wielu przypadkach, w przypadku wielu osób, które grały w tę grę, nie? Ale też były mapy, które były po prostu puste momentami, nie? Chodziłeś jakby po jakiejś wielkiej, jebanej pustyni i co jakiś czas miałeś jakiś tam point of interest, ale koniec końców mapa była niekoniecznie interesująca, nie? Okay, so let me get this straight. I'm somewhere that's not what I would call Earth. I'm seeing freaking dragons and, oh yeah, I'm talking to a cop! For this game, built in Unreal Engine 4, it graphically looks really good and actually ran very well, you know, in contrast to a lot of other games that are coming out right now. The gameplay was great, right? I definitely didn't buy this game for the robot girls. Nah, I would never do that. Other than that, in Atomic Heart, where was the substance? Where was the gameplay and things to explore? Didn't feel that in this game. We also watch as Nvidia puts yet another ray tracing feature into Cyberpunk. Nienawidzę ray tracingu. Od kiedy kurwa zaczęło się wpychanie ray tracingu wszędzie, żygam pierdolonym ray tracingiem. Ja wiem, że to troszeczkę uładnia grę, nie? Ale nasze sprzęty wciąż nie są kurwa na to gotowe. Wkurwiam je strasznie, że mamy już którą drugą generację, w tym trzecią generację w tym momencie kart graficznych. Ona wcześniej weszła przy 2000 serii. Mieliśmy 3000 serii, mamy 4000 serie, a dalej żadna gra nie potrafi, znaczy żadna karta graficzna nie potrafi współczesnego tytułu uciągnąć na maksymalnych detalach z włączonym ray tracingiem w 120 klatkach, 1080 powiedzmy. Później ta rozdzielczość niewiele daje, bo tam ramy samej grafy mocno robią robotę. Ale, no, kurwa, większość gier jednak tego nie uciągnie, nie? Ray tracing tak zżera zasoby twojej, kurwa, karty graficznej, że to jest porażka. Ja w każdej grze, mimo że mam 3080, to już nie jest jakaś topowa karta z poprzedniej serii, ale wciąż jest dobra, bym powiedział, nie? I jeśli jest w jakiejkolwiek grze ray tracing, i ja go włączam i widzę, że on mi zżera na tyle dużo klatek, że już nie mam nawet tych 60, to ja od razu go wyłączam. Mam w piździe to, że cień będzie troszeczkę ładniejszy, że odbicie w kałuży będzie troszeczkę ładniejsze. To jest tak straszny, kurwa, wymysł. To jest takie wpychanie tego na siłę po prostu. I ten marketing, który tak się jara tym ray tracingiem. Nienawidzę ray tracingu, nie samej technologii, bo jest świetna i path tracing również, tylko że nasze sprzęty nie są do tego gotowe po prostu. Tak samo jak, nie wiem, kupowanie monitora 4K do grania na PC-cie, dla mnie to jest... Jak ktoś kupuje monitor 4K do grania na PC-cie konkretnie, no dla mnie to jest bardzo nieświadomy konsument. Chyba, że to jest jedna z tych osób, która rzeczywiście nie widzi różnicy między
30 a 60 FPS-ami, bo się urodziła z gorszymi oczami, to okej, ale 4K ray tracing, powodzenia, kurwa, powodzenia. The game that they use for all of their testing Franken... No, popatrzcie na to, są ładniejsze, nie? Tu czekajcie, mordę moją schowam. Są ładniejsze tutaj te odbicia, nie? Ale... Aha, czekaj, to jest akurat ten DLSS? Czemu DLSS? Overdrive Mode. Ray Reconstruction, okej, dobra. Są ładniejsze te odbicia tutaj, nie? Ale czy to jest warte, żeby spadły ci kratki? Chociaż z DLSS-em to może pewnie jeszcze jest frame gen. Generacja, znaczy tworzenie klatek, nie? DLSS jest akurat fajną opcją do gier singlowych konkretnie, nie? One się nie nadają, znaczy DLSS się całkowicie nie nadaje do gier multi, kompetytywnych, gdzie liczy się czas reakcji, bo tam to strasznie psuje IMO. Próbowałem w kilku grach DLSS-a i o ile na przykład, nie wiem, w Lies of P działa to spoko, o tyle na przykład jak grałem, wiem co było, w Tarkowie chyba włączyłem DLSS i w Tarkowie strasznie brzydko wygląda DLSS. Mam monitor 4K, mam 3 monitory 4K, co gorszy jestem, a grasz na nich, a ty masz kompa popierdolonego też, nie? Ty za swojego kompa dałeś ile? 15 koła ostatnio mówiłeś. Ten pewnie masz 40-90, ale nie grasz w nich. Daj kurwa stówę, że nie grasz w nich, na nich, w rozdzielczości 4K, we współczesne tytuły, w 120 klatkach. Nawet jakbyś miał tą 40-90, nie? I jeszcze z ray tracingiem włączonym. No nie da się, no. Do dziś nie możemy doprosić się 60 klatek na konsoli jako standard, prawda? To jest dla mnie w ogóle żart, że wyszły te PS5, wyszły Xboxy XS i zamiast iść w standard 60 klatek, to prawie wszyscy deweloperzy mówią, zamiast 60 klatek damy wam 4K. Git? Git. Idziemy. Einstein Creations, which can't even run half of the features that they advertise in Cyberpunk, without rendering the game internally at 240p and only actually generating half of the frames realistically. When I first wrote this, I was skeptical of Cyberpunk 2.0 and Phantom Liberty, but I now know that a lot of people are enjoying it, and I might have to check it out for myself. Tell me this, are we supposed to play games or watch them? Nobody really gives a f*** about graphics. The best selling game of all time is Minecraft. Why are we complaining about graphics so much? It doesn't really matter. And I know a lot of people are going to be sitting there saying, actually, Unreal Engine ruined gaming. It's all Unreal Engine's fault for making games too difficult to run and focusing too much on graphics. Bo mówiliśmy o tym przed chwilą dosłownie, nie? O Unrealu 5. Więc to jest prawda. Ale ten, poruszymy oczywiście temat Bloodborne'a, który ma 30 klatek, nie? Bloodborne, który ma 30 klatek, a jest szybką grą. I to mnie boli strasznie, nie? Do szybkich gier, bardzo dynamicznych, Bloodborne jest dynamiczną grą. Musi być te 60 klatek, jak dla mnie. Minimum, kurwa, minimum. Nawet na PC-cie niech będzie to maksymalnie. Niech będzie ten cap na 60 włączony. Gdyby był na PC-cie Bloodborne oczywiście, nie? Tak jak jest w każdej grze, po prostu cap na 60 klatek od From Softu oczywiście, nie? Ażbym sobie zagrał w Cyberpunka Ultra na 30 klatkach. Na 30 klatkach. Ja muszę w ogóle przejść Phantom Liberty, bo ciągle ani nie kupiłem, ani nie przeszedłem, więc czeka na mnie od zeszłego roku ciągle. Alright, if y'all Unreal Engine haters are going to say that, I want you to try and actually say it with a straight face. O, a co to za gra? See this. Tam, bro, kojarzysz? In real time and try to say that this technology was a genuine mistake. And I don't think anyone out here is actually complaining about how freaking Valorant looks and runs. Valorant is made in Unreal Engine 4. Znaczy, gry kompetytywne mają to do siebie, że bardzo często mają bardzo małe wymagania, nie? Więc tutaj bym w ogóle nie brał pod uwagę gier takich jak CS, takich jak Valorant, LOL, Dota i tak dalej, nie? Już od paru lat się, jak grało się w CS-a na przykład na jakimś nawet starszym sprzęcie, to miałeś po 200, 300, 400, 500 FPS-ów tak naprawdę, nie? Więc nie w grach kompetytywnych nawet jeszcze inaczej. Nie wiem, ilu z was grało kiedykolwiek jako tako kompetytywnie w StarCrafta 2. Jak grałeś kiedyś w StarCrafta 2, to się specjalnie wszystkie pierdolone praktycznie ustawienia zmieniało na praktycznie minimalne. Szczególnie przez jedną rzecz.
jak miałeś chyba cienie na niższym poziomie jakości, to mogłeś lepiej zobaczyć niewidzialne jednostki, te, które mają cloaka włączonego, jakieś ghosty, jakieś dark templary i wtedy mogłeś je zobaczyć, mimo tego, że nie miałeś detekcji niewidzialnych jednostek. Wciąż nie mogłeś ich namierzyć oczywiście, ale łatwiej byłoby ci, nie wiem, jakimś stormem templarowym, high templarowym pierdolnąć takiego, nie? Ghosty się widziało, no właśnie. I jak nagle słyszałeś Nuclear Launch Detected, to miałeś takie, o, może zdążę zobaczyć, a bez tego ciężko, nie? Ciężko. I tak samo się robiło w tym, Fears of the Storm, bo to był ten sam silnik, nie? I jak kiedyś się grało z Ratulem, czy nową Fears of the Storm, to też zmniejszało się te ustawienia na praktycznie minimum jakości, żeby lepiej widzieć. I to samo wiem, że w CS-ie ludzie robią, w CS-ie ludzie specjalnie robią sobie format 4.3 rozciągnięty, żeby cele były większe. Tak samo ludzie robią w Rainbow Six Siege, i pewnie w każdej pierdolonej grze, która ma rzeczywiście jakiś tam aspekt kompetytywny, nie? Więc w nich nigdy grafika nie była najważniejsza. Nie dla tych poważnych graczy, że tak powiem, nie? Jak teraz gram w Hell Let Loose i Squad, znam Squada, to też gra faleci na ultra low i render na maxa, żeby łatwiej było typa zobaczyć. No właśnie. Jeśli chcesz mieć przewagę w multiku, bardzo często te wszystkie wodotryski, te piękne efekty się daje jak najniżej, kurwa, nie? And it runs like a dream. Riot Anti-Cheat was made in Unreal Engine 4, has a unique art style and is a fun game. Borderlands 3 also a unique art style. Kocham Borderlandsy i styl graficzny Borderlandsów. Kurwa mać, to jest cudowne. Mam ochotę zagrać we wszystkie Borderlandsy od A do Z od ponad miesiąca praktycznie. Uwielbiam Borderka. Made in Unreal Engine 4, Final Fantasy 7 Remake. I think people love the art style of this game. Also made in Unreal Engine 4. Unreal Engine is only a tool. And Unreal Engine itself continues to get better and better. They just released 5.3. Literally, it's amazing, guys. This technology is incredible. It genuinely relies on the ones that actually are making the games. A tu ciekawe pytanie. Jak dam Eldena na ultra low, to lepiej zobaczę ataki, żeby zrobić no hita? Wydaje mi się, że w niektórych bossach na pewno. Bo wiele osób narzeka, i dla mnie to też jest problem, ale nie jakiś wielki, na przykład na wybuchy, na efekty speli, że jak jest ich nasrane wszędzie, na przykład na Rykardzie, albo na pierdolonym Gideonie, jak sra tymi spelami, są wszędzie wybuchy, cały ekran po prostu jest jak w filmie, jak nazywa się ten koleś, co ma zawsze wybuchy w swoich filmach, nie pamiętam, Michael Bay, to może jakbyś zmniejszył efekty na minimum, to może byś lepiej widział, nie? Bo może by mniej iskrzyły. Więc to jest ciekawa opcja. To jest ciekawa opcja. Po Baldurze gramy na strumyku Borderlandsy, jeszcze w koopie z widzami. A dwójeczkę bym zagrał, kurde. Jakimś Axtonem, uwielbiam Axtona. To make good games. Like, whoa. Crazy concept. And there is a huge difference between graphics and art style. You don't necessarily need the most insane technical masterpiece graphics or the raw horsepower to make a game stand out and achieve the vision that it's trying to get out. I still love how the original Dishonored game looks. To this day, that game has grit. It makes you feel like a badass. And Dishonored was made in Unreal Engine 3, guys. Risk of Rain 2 is also a gorgeous game with an amazing art style that makes the game clear until you get to the end game and things become chaos, and it's relatively easy to run on a lot of systems, which makes it accessible to more people. Baldur's Gate 3, a recent release, actually isn't that graphically insane, but it does look good and has a nice style to the game, but Baldur's Gate 3 is also very fun. But outside of games and other media like movies, Into the Spider-Verse or Across the Spider-Verse that just came out recently have been shaking up the animation industry because of how tightly intertwined the visuals are of the movies with the characters, the story, and the style. Like literally in this scene, the entire environment changes the colors to match the mood. It's insane. It's beautiful. And I've never seen a piece of media that is so in sync with itself. What really seems to be lacking in games recently. O tym art style'u jeszcze powiem. Mówiliśmy o tym na początku. Ja o tym mówiłem na początku, nie? Że gry From Software, które my tak wszyscy tutaj lubimy, nie są znane z tego, że są najlepsze, jeśli chodzi o ich poziom grafiki, ten technologiczny. Ale art style
trzyma te gry na górze, nie? Te gry, które mają dobry art style, też się wolniej starzeją. O wiele wolniej się starzeją, nie? Przez to, że gra ma jakiś konkretny swój styl graficzny, a nie idzie w ten mega realizm, siemanko Tik, nie idzie w ten mega realizm, to po prostu wolniej się starzeje, inaczej się starzeje, nie? Dla mnie na przykład w tym momencie nie byłoby żadnego problemu właśnie wrócić do gry takiej jak Borderlands 2, bo ona ma bardzo unikalny art style. Ona nie szła za tym, żeby być jak najbardziej realistyczna, żeby mieć piękne drzewa, które wyglądają po prostu jak w prawdziwym lesie czy cokolwiek. W Borderze nie ma prawie drzew, więc to byłoby ciężkie do zrobienia. Ale wiecie, o co chodzi, nie? Tak samo World of Warcraft, który miał premierę, przypominam, w 2004 roku. Ciągle jest na tym samym silniku, który już jest na resztkach swoich sił od wielu lat tak naprawdę, nie? Ale WoW też ma ten swój unikalny, kreskówkowy, troszeczkę bajkowy mocno nawet bym powiedział, art style, który trzyma go cały czas gdzieś przy tym topie wszystkich pierdolonych MMO, nie? I prawdopodobnie nigdy nikt go nie zdetronizuje, tak strzelam. O czym mowa w filmie? O tym, że grafika nie jest najważniejsza. Is the passion. It's like the soul has been ripped right out of them. Do I need to mention that two of the biggest game releases this year on PC at least have literally just been remasters? Resident Evil 4. To źle o nas świadczy jako graczach. And arguably The Last of Us Part 1 remastered on PC. Like, don't get me wrong, like I'm glad we have Last of Us on PC now, but arguably since they changed it, the graphics of Last of Us, it lost some of its artistic style that the original game had. And what genuinely makes us want to play Forspoken or Immortals of Avium? Like, where is the substance? Where is the content? Where is the creativity in these games that make them unique and make us actually want to spend our money and invest our time into these things? I know. I to jest to samo, co mówiłem o tym taśmowym tworzeniu gier przez gry, przez firmy takie jak Ubisoft i EA, nie? One są wszystkie identyczne. Tam oczywiście nie chodzi, że są dosłownie jeden do jednego tym samym, ale to są gry, które po prostu jak ją włączysz, jak ją kupisz, to wiesz od góry, z góry, czego się od nich spodziewać, nie? To jest gra od EA, więc będzie taka i taka. To jest gra od Ubisoftu, więc będzie taka i taka. Jest, ja rozumiem, że każda firma być może ma swój jakiś tam konkretny styl tworzenia gier, ale jeśli twój styl gier, tworzenia gier polega na tym, że nie masz stylu tworzenia gier, tylko po prostu kiedyś się sprawdziło, więc produkujmy dalej to samo, bo się kiedyś sprawdziło, a ludzie są uzależnieni, to ciśnijmy dalej w to samo, nie? I to jest złe. Dlatego tak dużo teraz gier AA na przykład odnosi sukcesy, bo robią swoje. Robią swoje gry i już to też mówiłem miliony razy, ale znowu powtórzę, nie chodzi o to, żeby zrobić grę pod konkretny gatunek z piękną graficzką, tylko chodzi o to, żeby zrobić grę, którą sam chciałbyś zagrać. Grę, która rzeczywiście jest zrobiona przez graczy, dla graczy, a nie dla wydawców i grająca pod jakieś dziwne uczucia typu FOMO albo chęć sprzedaży jak największej ilości mikrotransakcji, żebyś miał więcej tam jakiegoś... jeśli jeszcze są, kurwa, skiny we free-to-playu, okej. Okay. Ale jeśli są skiny w grze pełnoprawnej, za którą zapłacisz, na przykład 500 zł za nowe Gwiezdne Wojny, no to kurwa, coś jest nie tak, nie? Coś jest nie tak. Czekam na tą premierę tych Gwiezdnych Wojen. Ja tego nie kupię na pewno, nie ma chuja, żebym to kupił, ale czekam, żeby zobaczyć, jak wielki będzie backlash, jak mocno słaba będzie ta gra. O ile będzie słaba. Ale czuję, że będzie słaba, nie? Battle Passy wkurwiają cię w D4. Battle Passy w D4 w ogóle nie mają nic. Mają parę skinów i konia i chuj. Na tym się kończy tak naprawdę, nie? Tak, dla sponsorów tworzą, dla inwestorów tworzą, tak, dla nich robi się te gry. Pod nich się robi te gry, nie? To ma się sprzedać w jak największej ilości. To ma być bezpieczny tytuł, żeby też przypadkiem nikogo nie obrazić, bo później się Twitter zesra i no. I jeszcze krytycy. The build-up to Starfield, which just released. I was, you know, watching the trailers and stuff and... I was genuinely like, was I the only person that thought this? What are we excited for Starfield about? And when AMD went on stage at Gamescom and they talked about, are you excited for Starfield? Who's looking forward to Starfield? Come on, right? Yeah. And I was like, why should we be excited for Starfield? Okay, all gamers, this is the game that we are telling you all to collectively lose your minds over right now with all... Czy to jest gra, która powinna wyjść w 2023 roku? To wygląda jak
jak miejsce, które masz w kreatorze do jakiejś mapy, tylko że to jest pusta mapa po prostu, nie? I na kilku końcach mapy ktoś kliknął przycisk na stworzenie randomowego, nie wiem, dungeona albo budynku na przykład. I tam są trzy itemy. Tak wyglądają te wszystkie praktycznie planety w tej grze, nie? To wygląda tragicznie. Tragicznie, kurwa. W 2016 byłoby git. 2016. Ten Doom nowy wyszedł w 2016, nie? Porównując to, ten tutaj, co widzimy, to wiadomo, że wycinek tylko, nie? To jest takie czepianie się mocno. I to są całkowicie inne gry, ale porównując gameplay tutaj, co widzimy... That we are telling you all to collectively lose your minds over. Do Dooma z 2016 roku. No ja bym wybrał Dooma ciągle, nie? Ciągle bym wybrał Dooma. Czasy Postal 2 krytykują grę za przesadną brutalność, wsadzamy krytyków brutalności do gry i robimy z nich terrorystów i potem ich zabijamy. Over right now with all of the marketing that we're doing for it. It's like we're all a bunch of zombies running around chasing the next funny monkey thing that claps. What was in these trailers that genuinely got people excited? Don't get me wrong here, if you like Bethesda games, and from what I've seen, and I've played maybe like 4 to 5 hours of the game, I'm not that far in, then you'll probably be happy with how Starfield is. Although... Mam kumpla, który jest mega fanem gier Bethesdy i jemu się Starfield podobał. Widział jego minusy. Nie mógł ich nie widzieć, bo codziennie się z nich śmiałem, jak byliśmy w pracy. I mówił o Starfieldzie. Wszystkie po kolei wypominałem, jakie widziałem. Ale są ludzie, którzy po prostu są zakochani w stylu Bethesdy, nie? Zatrzymali się w tych czasach, kiedy zaczął wychodzić Morrowind, Skyrim, Oblivion, etc. I oni tego chcą dalej, nie? I jest taka grupa ludzi. I ona jest całkiem spora tak naprawdę, nie? Ale to nie jest to, co chyba byśmy oczekiwali my jako gracze, jako większość. W XXI wieku, w 2024 roku, nie? Grałem w Starfielda, podobało mi się, jestem fanem gier od bety, no właśnie. Ale wiem, że gra jest zjebana pod wieloma względami, no właśnie. Właśnie o takich ludziach mówię, nie? Że ta Bethesda ma swoich fanów. I ja nie jestem jednym z nich. Ja lubię Skyrima na przykład, lubię Morrowinda, ale to w zasadzie tyle bym powiedział. No Fallouty też są całkiem niezłe, nie? Chociaż trójeczka od nich, czwórka trochę gorzej. Ale no. There's so many people online that are complaining about graphics and performance, and I genuinely think people wouldn't be complaining about these things in Starfield if the game was genuinely that good. A no właśnie, bo my ciągle gadamy o tym, że grafika się nie liczy. To prawda. Ludzie by nie narzekali na grafikę w Starfieldzie, bo ona nie jest jakaś tragiczna, nie? Nie jest najgorsza na świecie. Ale gdyby może było mniej ekranów ładowania, gdyby była trochę lepsza fizyka, gdyby NPC nie wyglądały, jakby miały mordę zrobioną w kreatorze z Dark Souls 2, to może byłoby lepiej i jeszcze wiele innych rzeczy, nie? Może byłoby lepiej. In the end of it, games are meant to be played, not looked at. But every game nowadays, especially from AAA studios, has to be a visual spectacle. And this trend of games having to look realer than real life is a trend that needs to end. It has no place in making games more fun. But the way they're spending their money on graphical technology really might just be because they want to make cool looking trailers. And I don't really know, and I don't really care. Ja kupiłem oczami, że tak powiem, Lords of the Fallen 2023, jak wyszedł pierwszy trailer. Pamiętacie ten pierwszy trailer Lords of the Fallen? Co był jeszcze z muzyką Iron Maiden? Kurwa macie, ja po prostu czułem ciary, jak oglądałem ten trailer, nie? A później gra wyszła i okazało się, że zostałem spiarowany, nie? Sprzedażowcy od Lordsów zrobili dobrą robotę, zrobili fajny trailer z fajną muzyką, którą ja kurwa lubię. No i ten, i gra wyszła średnio, nie? Because, for example, Baldur's Gate 3, I don't think really had any expectations going into the game. I mean, I wasn't really playing games in 2004, but the last Baldur's Gate game that we've seen was apparently Baldur's Gate Dark Alliance 2 in 2004. You know, regardless of the expectations that are set up for it, Baldur's Gate 3 is going absolutely crazy. Nie wydaje mi się, żeby... Wydaje mi się, że jeśli chodzi o Baldur's Gate 3, to więcej po prostu fanów Divinity czekało na Baldura 3, niż fanów Baldura 1, 2, czy Dark Alliance nawet, nie? Bo jeśli wiedziałeś, co było
w Divinity 1 i 2, to wiedziałeś, że Baldur 3 będzie kurwa sztosem. Ja wiedziałem, że będzie sztosem i kupiłem w pierwszy dzień ten Early Access. I co? Nie zawiodłem się. Miałem go za 150 zł, a teraz co? 250? 300 zł? Musicie zapłacić? Poczekałem sobie parę lat na premierę, to prawda, ale warto było. Tak, Baldur 1 i 2 to inne gry niż Baldur 3, dokładnie. Dlatego mówię, że na Baldura 3 czekali gracze Divinity, a nie gracze Baldura 1 i 2, nie? Because what we actually want to see is being put out there. And indie games seem to have success after success because they're just fun. I have $1. Broke ass. It doesn't really matter about the latest graphics when an indie developer, maybe even a solo team, can make a game that's more fun than the AAA studios can put out. Oh no, you're moving it up here. No. Nie lubię survivali, ale jeśli gra się w multiku, to pewnie jest śmieszny, nie? Ostatni survival, jakiego ja grałem, a grałem go w multiku, to był The Forest 2 i się dobrze bawiłem. Czy bawiłbym się dobrze, gdybym grał solo? Pewnie nie. Ale w multiku każda gra jest fajna, nie? And that's saying something. That is a bad state for the gaming market. And I really hope that this focus on graphics is really just teething pains as we ease into this new era of technology and game development. Once they are more experienced with all of this tech, they could hopefully flex their creativity. I can't guarantee that. And hopefully games like Baldur's Gate 3 are gonna put pressure on the industry to change. Hamter. And really focus on the fundamentals of what makes a game a freaking game, not a show, not a movie. All in all, I just want to have fun and exciting games. Dude, wait. Okay, we both have to go up there. We have to hit each other in the middle. Yes, I was about to say, what if we that's both have to lie? Crazy. Are you lined up? Mm-hmm. Nigdy nie grałem w Baldura, w Portala dwójka. Yeah. Grałem tylko w jedynkę. I don't know about you. Mam dwójkę, ale nie przeszedłem nigdy. For gaming, you probably want the same thing. But let me know what you think. If you have any differing opinions on this, I'm happy to hear them in the comments. Hopefully you guys have a great rest of your day. I'll see you in the next video. And peace out. Popieram. Popieram w pełni. To, co nam powiedział kto? Vex, tak? On się nazywał? Vex. Mam kumpla, który gra z nickiem Vex od wielu, wielu lat, ale to nie jest on. Popieram w chuj wszystko, co powiedział tak naprawdę. Nie chcemy jakiejś pięknej grafiki. By spokojnie jako gracze damy sobie radę z troszeczkę niższą grafiką. Nie musimy mieć 4K ray tracingu. Fajnie jakby było 1080p, 120 klatek w większości gier. I żeby był art style ładny. A niekoniecznie, żeby to wszystko szło w stronę tego realizmu w Unreal Engine 5, który jest niezoptymalizowany, ale jest łatwy do programowania, bo nie trzeba go w ogóle programować. Po prostu wrzucasz przyciskiem drzewo w miejsce, gdzie chcesz, żeby było drzewo i na tym się wszystko kończy, nie? Portal 2 byłby fajny na streamkę. Portal 2 byłby fajny w duecie jakimś, nie? Ale ja nie lubię grać na streamie duo. W sensie lubię grać na streamie w duo. Na przykład ten, jak graliśmy z Bulbim w duo w Helldiversy. Tylko, że jak ja streamuję, ja lubię mieć kontakt z czatem, a jednak jak grasz z kimś, to 90% uwagi, jeśli chodzi o rozmowy, poświęcasz osobie, z którą grasz po prostu, nie? I ja sam nie lubię na przykład oglądać streamów, wyjebane w nas. No, ja nie lubię oglądać streamów, gdzie ktoś sobie gra tak po prostu z kumplami i ma wyjebane w czat. Mimo, że ja zazwyczaj w czacie nie uczestniczę, nie? Ale powiedzmy sobie siedzę, gram w swoje rzeczy jakieś tam, tu sobie streamer gra w swoją rzecz, ale widzę, że czat leci, ludzie do niego piszą, a on sobie gada tam z ziomeczkiem i nie wiem, ciśnie w ligę na przykład, nie? Z tym mi się to zazwyczaj kojarzy. Że bardzo często jak wejdziesz na jakieś streamy ludzi, którzy grają w ligę i mają po tych 4, 5, 6 widzów, to jest całkowicie wypierdolone na to, czy ktoś na czacie pisze, nie? UE5 da się zoptymalizować, ale trzeba chcieć to zrobić i to kosztuje. To ty? Niemożliwe. Plus trzeba mieć czas, nie? A wiecie, kurwa, terminy gonią, nie? Terminy gonią, trzeba grę wydać, musi się sprzedać. Mi działa. Mi się farming z Develuchem podobał. Znaczy, akurat jak farming był, to ten, to... No, było jeszcze jako tako, jeśli chodzi o poświęcenie uwagi na czacie. Ale później, jak edytowałem film na przykład,
filmy z tego, to widziałem, że ja na czat dużo rzeczy nie widziałem. I żałowałem trochę, bo tam parę pamiętam było takich osób, które coś napisały, na co bym chętnie odpowiedział, byśmy pogadali, pociągnęli ten temat dalej, nie? Tylko, że to był stream tematyczny, uczyłem się farminga, więc wyszło też okej, nie? Ale z drugiej strony dzień wcześniej mieliśmy wtedy Euro Truck Simulator i tam się bawiłem zajebiście, bo leciała fajna muzyczka, hop sobie jechał samochodzikiem i przy okazji z czatem gadał. Kurwa, no. Było świetnie. Super mi się grało wtedy DTS-a, naprawdę. I farminga to samo. Tylko inaczej. To są dwa całkowicie inne typy streamów, jak dla mnie, nie? Całkowicie inne. Pytanie, komentarze. Teraz trzeba się rozciągnąć ładnie. Niestety dużo nowych gier jest robione na asetach. W AAA-ach rzadko chyba, nie? Nie wydaje mi się, żeby AAA jakoś bardzo dużo korzystały z asetów. Ale na pewno te indyki i AA są robione często na asetach, nie? Jeśli gra jest robiona przez 2-3 osoby, AAA, no właśnie. No to tak, to tak, to jak najbardziej, no to prawda. A czy wtedy to potrafię całkowicie zrozumieć, nie? Jeśli te asety nie są tak chamsko wrzucone, sobie cała gra jest z asetów, tylko powiedzmy jest asecik jakiś, który sobie ktoś ładniejszy zmienił pod siebie, bo ten każdy aset później można edytować, nie? To spoko. Jeśli ktoś robi sam grę, też fajnie, nie? Tylko nie spodziewałbym się, żeby gra na przykład, która jest zrobiona w 100% z asetów, się sprzedała dobrze po prostu, nie? Ale na przykład mamy grę taką jak Dark and Darker. Kojarzycie? Dark and Darker? Dark and Darker było chyba zrobione w 100% na asetach gotowych. Oni ich nie robili chyba. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie, ale tak mi się wydaje, że Dark and Darker było całkowicie w 100% robione na asetach. A Dark and Darker jednak się odbiło dużym echem, nie? Ogromnym echem. Na tyle dużym, że je wyjebali ze Steama, bo się Nexon spruł, nie? A zrobić grę na setach i zrobić grę na setach, to mogą być dwie różne rzeczy. No właśnie, prawda, też prawda. Jeśli masz dobry pomysł na grę, to nawet gra na setach się dobrze sprzeda, nie? Albo na przykład, nie wiem, robisz pierwszą grę. Oczywiście, że nie będziesz każdego asetu, kurwa, sam robić, nie? Bo gdzieś każdy zaczyna, nie? Każdy gdzieś tam sobie... Wiem, że wielu tych deweloperów, którzy teraz pracują w większych firmach, zaczynało od tego, że wchodzili sobie w Unreala i robili sobie gierkę. Wymyślali sobie, co by chcieli, żeby to było, nie? I nie skupiali się na tym, żeby zrobić sobie jakąś piękną graficzkę samemu ręcznie, kurwa, nie wiem, pańcie i zrobić wszystkie modele w Blenderze. Tylko jednak na asetach bazowali, ale swoje pomysły, jeśli chodzi o styl gry, o mechaniki wrzucali. I jakoś to szło, nie? Wiadomo, że to jest bardzo często po prostu proces nauki. Jak robisz pierwszą grę na przykład, czy drugą, czy trzecią, to nie spodziewasz się, że to będzie jakiś banger największy na świecie, nie? I to w sumie można do wielu dziedzin życia odnieść, tak mi się wydaje. Jeśli cokolwiek robisz, to nie robisz tego dlatego, że chcesz być w tym najlepszy od razu, tylko po prostu w międzyczasie uczysz się, jak to robić lepiej, jakie są sposoby robienia tego, co chcesz robić, nie? Ja to samo czuję na przykład między innymi z edytowaniem filmów, że poznaję sobie po troszeczku to jakiś czas nowe jakieś rzeczy, które mogę zrobić, które są proste, albo na przykład rzeczy, które kiedyś robiłem wolno, teraz wiem, jak je zrobić szybko. I to jest po prostu taki progres naturalny, nie? Wszystkiego. Gry nadające się na streamy, oglądanie serialów w tle itd. oraz te, które wymagają skupienia. No, tak, to też. Tak, to Dachowarda znam, ten tekst i jeszcze It just works, nie? It just works. Trochę w tym siedzę, z kumplem planujemy robić grę i on robi modele sam w Blenderze od 10 lat. No właśnie, no jakbyś chciał każdy model w Blenderze robić sam jeszcze i jeszcze żeby każdy był oryginalny, a nie po prostu, że o, skrzynka, tylko coś rzeczywiście fajnego stworzyć, to będzie trwało kurwa latami, nie? To tego się nie da zrobić samemu, tak szybko i zgrabnie. I poświęcając na to mniej niż pewnie pełny etat dziennie, czyli 8 godzin. Tancerka przestaje robić graba. Tancerka easy. Easy boss, nie? Easy boss. Sobie łyknę wodę i zaraz do drugiego filmiku przejdziemy. Podol wiem, że też się interesuje tym robieniem gier. I też planuje z kumplami zrobić chyba 2 czy 3 osoby. Z tego co pamiętam, Podol mówił, że tworzą sobie jakąś gierkę i że chcieliby kiedyś zrobić coś większego. No ale to jest czas, nie? To trzeba się tego nauczyć po prostu. On robi, ja czekam. Teoretycznie mam pisać questy i fabułkę i generalnie testować. No ta praca techniczna to jest, jak dla mnie przynajmniej, zazwyczaj największy problem. No ja też bym wolał być takim od fabułki, nie? A fabułkę to bym taką zrobił, żeby wszystkim kapcie pospadały z dupy. Ja noszę kapcie na dupie, jakby ktoś pytał. Są filmiki na YouTubie, gdzie ludzie robią wspaniałe rzeczy w Blenderze, ale im się chce. Tak, ale Blender to jest to samo też, nie?
im więcej siedzisz w blenderze, im więcej tych rzeczy w blenderze poznasz, jak je robić, to za następnym razem, jak będziesz robić coś podobnego w blenderze, będziesz chciał nowy, podobny model zrobić, to będziesz wiedział, których opcji użyć, które są dobre przyciski do tego wszystkiego, nie? Będziesz taki chłop i on czaisz, przebrał się za babę. Kurwa, to dobry kabaret będzie, nie? Mój stary by taką grę kupił, mama też. Na bank. Dobrze.